Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Materiale z jedną z najlepszych kart w całej grze, a więc oczywiście z Pelé. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak mocno jaram się tym odcinkiem, jak mocno jaram się tą kartą, bo po prostu czuć, że jest ona genialna, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Na początku chciałbym odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie, a więc ej, kinetyka, skąd ty miałeś końsy? Pewnie ukradłeś. Słuchajcie, jeżeli chodzi o końsy, bardzo, ale to bardzo dużo osób po opublikowaniu przeze mnie na fanpage'u screena z tym, że Pelé dołączył do mojego klubu, pytało mnie, w jaki sposób zarabiałem, jak to się stało, że byłem w stanie wydać ponad 3 miliony już tak naprawdę miesiąc po premierze gry na to, aby kupić sobie taką kartę. Spiesząc z odpowiedziami, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zarabiałem, to około 1 800 000 końców zarobiłem na tym, że zrobiłem na głównym koncie wszystkie SBC. Później z końców, które miałem za SBC, zacząłem inwestować w różne karty. Zacząłem handlować tymi sposobami, o których mówiłem w innych odcinkach. Linki do wszystkich odcinków zarabiania macie w opisie. I tak naprawdę wszystkie te metody stosowałem na głównym koncie. Przez to zarobiłem tam, no mówię, między 1 800 000 a 2 miliony końców. Natomiast dalej, jak widzicie, nie jest to wystarczająca kwota na samego Pelé. Dużą część, a więc około 1 200 000 zarobiłem poprzez robienie SBC na innych kontach. Robiłem wszystkie SBC z zaawansowanych, czyli te hybrydy ligowe, hybrydy narodowe oraz hybrydy lig i narodów, no i później to przesłałem na główne konto. Oczywiście bardzo dużo osób również pytało mnie, w jaki sposób bezpiecznie przesyłać. Niestety muszę was zmartwić, że nie ma bezpiecznej metody. Ja sam osobiście zaryzykowałem tym, że mi wyzerują konto i to oczywiście zrobili, natomiast ja już Pelé zdążyłem kupić i wyzerowali mi około 2000 końców, dlatego też w taki sposób zarobiłem, tak to wszystko wyglądało. Jeżeli nie chcecie przesyłać, jeżeli nie chcecie ryzykować banem, no to oczywiście zapraszam was do handlowania tymi metodami, o których mówiłem w innych odcinkach i do których link będziecie mieli w opisie. Ale was pewnie przede wszystkim ciekawi to, jak gra się tą kartą, jak gra się jedną z najlepszych kart w całej grze. No to co, zapraszam was do krótkiej recenzji. Całość dzisiejszego materiału pochodzi z turnieju kwalifikacyjnego do Food Champions, który grałem takim oto składem. Pelé oczywiście odgrywał w nim kluczową rolę, co zresztą sami za sekundę zobaczycie. Jeśli miałbym jednym słowem opisać tą kartę, to byłoby to słowo jakość. Pelé pokazuje tą jakość w każdym zagraniu. Podania wykonuje bezbłędnie, niezależnie od tego, czy partner stoi kilka czy kilkadziesiąt metrów od niego, dzięki czemu świetnie kreuje akcje. Jego dośrodkowania są tak bezbłędne, że zagrywa na nos nawet niższym partnerom, dzięki czemu nawet ci mniej rośli gracze zdobywają bramki z główki. Jeśli już o bramkach mowa, to w tej FIFA nie grałem zawodnikiem, który tak dobrze wykańczałby akcje. Pelé z pola karnego praktycznie się nie myli. Zdecydowanie lepiej wychodzą mu strzały siłowe niż finezyjne, ale i z finezją sobie radzi. Co ciekawe, mimo wzrostu wynoszącego zaledwie 172 cm, Pelé ma skoczność ocenioną na 88, a główkowanie na 83, dzięki czemu wygrywa on o dziwo sporo pojedynków główkowych i również często z główki trafia bramki. Wytrzymałość oceniona na 88 pozwala mu biegać cały mecz na najwyższych obrotach, dzięki czemu szybkość tego gracza w każdym fragmencie meczu jest taka sama. Jego słabsza noga oceniona na 4 gwiazdki zupełnie nie odstaje od lepszej. Zagrania w meczu są perfekcyjne niezależnie od tego, czy wykonuje je on prawą czy lewą nogą, więc w grze jest on praktycznie obunożny. Jego dribbling wspomagany przez 5 gwiazdek sztuczek również wygląda genialnie. Zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki. Wszystkie one w zakładce dribbling ocenione są na minimum 92, a zwinność wynosi aż 97. Dodatkowo Pelé w grze jest niesamowicie szybki, dzięki czemu z łatwością urywa się on obrońcom. Ogólnie mógłbym jeszcze pół godziny rozmawiać o plusach tej karty, ale to jest banalnie proste. Ciężej dostrzec minusy, do których teraz przejdziemy. Głównym minusem, zresztą takim, który rzuca się od razu w oczy, jest oczywiście cena, bo Pelé kosztuje 3 miliony na PlayStation, 3,5 na Xboxie oraz ponad 4,5 miliona na PC. Siła oceniona na 72 też jest małym mankamentem, ale Pelé nadrabia to świetnym dribblingiem i szybkością, więc rzadko musi walczyć bark w bark. Minimalnie odstają u niego również strzały z dystansu, gdyż są po prostu ocenione dobrze, a nie wybitnie. Podsumowując, Pelé jest naprawdę genialnym zawodnikiem i wprost mogę powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych kart, jaką miałem przyjemność grać w swojej historii grania w FIFA. Oczywiście cena 3 milionów końców, które trzeba zapłacić za tą kartę, jest ceną zawrotną, ponieważ nie ukrywajmy, wielu graczy po prostu nawet przez cały rok nie będzie stać na to, aby zakupić sobie Brazylijczyka do składu. Was mam nadzieję, że będzie na to stać. Jeszcze raz przypominam o tym, że w opisie macie linki do wszystkich odcinków z handlowania, dzięki czemu to Wy możecie stać się posiadaczami Pelé. Mam nadzieję przede wszystkim, że ten materiał dzisiejszy Wam się podobał. Jeżeli tak, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to bardzo serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę. A kto wie, jeżeli będzie dużo tych łapek, to możliwe, że za tydzień odpalimy sobie jakiegoś streama z Food Champions, gdzie właśnie Pelé będzie kluczową postacią. Dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona. Mam Pelé w klubie, w swoim pierwszym składzie. Dawaj gramy mecza, powiozę cię na lajcie. 5-0 baby. Nie płacz Janusz, ej, Benteke też jest okej. Nie ma tego tempa, ale miecie zwykłe ścierwa Pelé.